Witam Państwa serdecznie w środę 25 listopada ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dziś w wiadomościach opowiemy o ostatnich pracach przy drogowej trasie średnicowej, ale również o konkursie dziecięcych i młodzieżowych form teatralnych oraz przygotowaniu Gliwic do zimy. Tomasz Czoik, zapraszam. Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac na budowie gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej w Śródmieściu. Gotowe jest już rondo u zbiegu ulic Hutniczej, Franciszkańskiej i Jagiellońskiej. Niebawem oddane do użytku zostaną też wiadukt i kładka przy ulicy Częstochowskiej. Zaawansowanie prac wynosi już 90%. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec grudnia 2015 roku. Pierwszy przejazd tym odcinkiem DTS będzie możliwy wiosną 2016 roku. W sobotę 28 listopada odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku tematem przewodni będą zmiany w prawie spadkowym, które niedawno weszły w życie. Akcja będzie prowadzona w 24 miastach Polski, także w Gliwicach. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad notarialnych na temat prawa spadkowego w Sądzie Rejonowym przy ulicy Powstańców Warszawy 23 w godzinach od 10 do 16. Ideą Dni Otwartych Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowania z nimi swoich problemów natury prawnej. Notariusze będą bezpłatnie udzielać informacji wszystkim zainteresowanym. Studenckie mrowisko szturmem przejęli dziś młodzi aktorzy. Podczas 9. edycji dziecięcych i młodzieżowych form teatralnych na scenie wystąpili młodzi gliwiczanie w wieku od 6 do 16 lat. Do konkursu zgłosiło się 7 zespołów, głównie z podstawówek, ale startowała też ekipa z gimnazjum i domu dziecka nr 3 imienia Astrid Lindgren, głównego organizatora konkursu. Organizujemy co roku takie formy, przeglądy teatralne w formie konkursu i on już po raz 9 odbywa. Wcześniej się, na początku to były takie formy artystyczne, taniec i teatr, no ale skupiłam się na teatrze, bo uznałam, że to jest lepsza forma wypowiedzi dla dzieci, właściwie naszych z domu dziecka. Ten konkurs robię po to, żeby była integracja dzieci z domu dziecka i wszystkich szkół, żebyśmy po prostu nie zauważali pewnych różnic, które sobie sami wmawiamy. No, to jest moja taka idea podstawowa. Druga, no to oczywiście wychowanie kulturalne, teatr, jakiś rozwój własnej wyobraźni, no wszystko, co jest pod tym, że tak powiem, ukryte. Rybko, złoto rybko, mojej babie już całkiem nawet pizło. Chcę być królową. Ale ma przypadzi to baba, dusi i mało. Nie trop się, idź do domu. Chcę być królową, będzie królową. To rozumiem, są pani dzieci. Tak, to jest połączone filia i Kopernik, gdzie tam mamy główny budynek. No, starsi chłopcy są z filii, młodsi to są ode mnie z domu dziecka, nie tam z Kopernika, tak. Jaka jest twoja rola? Pirata? Tak. Trudno? Długo się przygotowywałeś? Nie, bardzo krótką rolę mam. Tak, ale się krótko też przygotowywał. Bardzo fajnie gra. Może zapytamy główną bohaterkę o przeczucia przed występem. Myślę, że będzie okej. Okay. Ja im zawsze powtarzam, mają być sobą, naturalnie, bawić się, nie widzieć publiczności. Po prostu tak, jak się wygłupiają w domu dziecka, na przykład tak jak teraz, szaleją, bawią się, po prostu jak dzieci, to tutaj tak samo. Ja to w tych przedstawieniach wykorzystuję ich energię taką. To ma być forma zabawy. No. A chłopcy jaką rolę zagrają? Policjanci. Policjanci. Ja jestem jeden, a... Ja jestem dwa. On jest dwa. I co będziecie robić? Znaczy, my będziemy ogólnie gonić pipi. A czego wam życzyć przed występem? Szczęścia. 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 Tak. Dobawcie się dobrze. Dziękujemy. Choć mamy dopiero listopad, za oknem pojawiły się już pierwsze oznaki zimy. Spadł śnieg, noce są mroźne, ulice zaś śliskie. Za odpowiednie przygotowanie dróg w Gliwicach odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w placówce zareagowano na panującą aurę.
Kalendarzowa zima zaczyna się w grudniu. Ta faktyczna zima przyszła w tym roku już w listopadzie. Czy to jest zaskoczenie w ogóle? Czy można o czymś takim mówić? My jesteśmy tak położeni geograficznie, że nawet w połowie października już występują pewne symptomy do zimy i tutaj 12 października mieliśmy taki jak gdyby przedatak tak, zimy. To, co się dzieje w listopadzie, nie jest zaskoczeniem. My jesteśmy przygotowani na to od 15 października praktycznie rzecz biorąc pracujemy już w kierunku zimowym, czyli utrzymujemy jakiś tam podwyższony stan gotowości, by w razie zaistnienia z takich warunków zimowych można było przystąpić do pracy. W związku z tym opadem i marznącym opadem i tym, że temperatura później spadała, uruchomiliśmy działania zimowe, zostały rozsypane materiały chemiczne w postaci soli, która zniwelowała śliskość zimową. No, dlatego w miarę rozsądnie kierowcy, jak i pieszy poruszali się po drogach, nie było jakiegoś większego, ale no i takie działania są podejmowane każdorazowo wtedy, kiedy warunki atmosferyczne nam to nakazują, tak? Czy kiedy mamy ewentualne symptomy do tego, że będzie niestety taka sytuacja w meteorologii następować, że będzie coś zamarzało, a na drogach wiadomo, z czym to się kojarzy, z tym, że nie umiemy jeździć, ślizgamy się i dochodzi do jakichś zdarzeń drogowych, dlatego dbamy o to, żeby ewentualne tego typu rzeczy niwelować. My jako Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przede wszystkim jak gdyby uruchamiamy te działania, tak? Są firmy wyłonione w przetargach, które te prace wykonują, ale tak naprawdę tą jak gdyby największą pracą to jest to, kiedy przystąpić do tych prac. I Zarząd Dróg Miejskich to wykonuje. W związku z tym, że meteorologicznie jak gdyby zabezpieczamy tutaj ten temat, to mamy informacje ze stacji meteorologicznych na ten temat, kiedy trzeba przystąpić do tych prac i to się wykonuje. Oczywiście, że oprócz rozsypywania soli, płużenia, a nabijamy tyczki znacznikowe, płotki zakładamy przeciwśnieżne, kiedy to trzeba wykonać. Także tych czynności dookoła jak gdyby tej zimy jest dość sporo. Na chwilę obecną jest to koszt około 135 tysięcy za dobę za całe miasto. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Zapraszam na informacje sportowe i pogodę. W sobotę szypiornistki SPR-u Sośnica rozegrają ostatni mecz na własnym parkiecie w tym roku. Ich rywalkami będą zawodniczki UKS Imperium Katowice. Początek spotkania o 19:00. Zawody rozegrane zostaną w hali widowiskowo-sportowej Sośnica. Stawką spotkania jest fotel lidera drugiej ligi kobiet. W sobotę również odbędą się drugie Mistrzostwa Śląska w kickboxingu. Na hali przy ulicy Kozielskiej rywalizować będzie około 80 zawodników. Początek zawodów o 8:00, walki finałowe rozpoczną się około 17:00. Patronat nad imprezą sprawuje Telewizja Imperium. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.